16 kwietnia 2021 roku na kanale Project X, teraz Pixel MTA, został wypuszczony pierwszy film pokazujący pierwszy raz w formie wideo nowo zapowiedziany serwer, wtedy z tak zwaną nazwą kodową Project X. Od niedawna jednak znam już oficjalną nazwę tego serwera, Pixel MTA. W dzisiejszym filmie opowiemy o najbardziej wyczekiwanym serwerze na polskiej scenie MTA. Wypowiem się ja, wypowiedzą się osoby tworzące ten serwer, pokażę wam też trochę tego serwera na ile można i wypowiecie się też wy, drodzy widzowie, na moim serwerze Discord, na który serdecznie was zapraszam. Na moim Discordzie nie tylko pogadacie ze mną, ale też podyskutujecie o innych serwerach, zapowiedzianych projektach i ogólnie o życiu. Więc zapraszam serdecznie na serwer Discord, jakim jest ekipa Kasego. Czekaj. Czegoś mi tu brakuje. Tu coś powinno chyba za mną być, czyż nie? O, teraz jest git. Podziękowania tutaj za ostatnie donaty, jakie mi wysłaliście na Tipli. Dutchman 101, ciekawe czy prawdziwy. Teren, Pyro, Dawid Wójcik, Inaf, Cytrynka, Bubel, Five Life, Kobage96, Turbo i Sernik. Dziękuję wam za każde wsparcie groszem. Teraz jednak mam ważną sprawę dla mnie i bardzo proszę was o pomoc. Dzisiejszy film poświęcam na zbiórkę charytatywną na odbudowę domu. Pożar ten był w moich okolicach i no cóż... Na zdjęciach wygląda to strasznie, a tym bardziej jak zobaczyłem to na własne oczy. Bardzo proszę was o wsparcie zbiórki. Możecie pomóc nawet nie mając pieniędzy, udostępniając ją dalej. Każda złotówka przybliża do osiągnięcia celu. Dziękuję wszystkim za każdą okazaną pomoc. Możecie napisać w komentarze, jak dorzuciliście złotówkę, czy więcej, lub udostępniliście zbiórkę dalej. Zostawię wam wtedy serduszko i również skomentuję. Zbiórkę będę robił też na starcie serwera Pixel MTA, czyli też wiecie, że będę na starcie tego serwera. Jednakże mam tutaj inny cel. Tutaj jeszcze ważna kwestia. Napisałem scenariusz jeszcze przed rekrutacją na zamknięte beta testy na ten serwer, gdzie swoją drogą się dostałem. Mówię to, żeby było jasne, bo z propozycją półprofesjonalnego filmu, bo profesjonalnym to raczej to nie nazwę, kolejnego na tym kanale prosiłem jeszcze w poprzednim roku. Nie pojawiło się tak nagle. Zapraszam do sekcji komentarzy, bo tutaj będzie moja osobista opinia, a wy możecie mieć inną. Więc, czy jesteście gotowi? Przyszli gracze Pixelowi, ale rym. No zaczynamy. Krótki opis serwera, cytuję. Pixel to nowoczesne wydanie słynnych już serwerów RPG w MTA. I coś w tym jest, jest kilka nawiązań do słynnych już RPGów na polskiej scenie MTA. Więc, na początku był chaos. Czekaj, nie ta historia. Tutaj nie mit, a to jest prawda. Jeszcze trochę i od pierwszego kulisu na Discordzie minąłby już rok, więc pierwszy kulis to jest o przechowalni, który tutaj widzicie. Czy się znajduje na serwerze? Oczywiście, tak samo jak na pierwszym kulisie na Discordzie, jak i na pierwszym filmie na YouTubie, ta przechowalnia się znalazła, ale teraz rąbka ode mnie, jak ja sam to nagrałem. Drodzy widzowie, żeby było jasne, jak zauważyliście, na pewno widzicie jako znak wodny mój nick i numer. Jak niektórzy się dowiedzieli, dostałem się na beta testy i właśnie na beta testach nagrywałem i oczywiście ekipa Pixela o tym wiedziała. Przebieralnia. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać... No nie! Boże, czy ty to widzisz? Chwilę przejdźmy na mojego Discorda ekipa Kasego. Zapraszam oczywiście, link macie w opisie do mojego Discorda. Zapytałem się was na moim Discordzie, co sądzicie o serwerze jakim jest...
Pewną opinię tutaj wypowiedział Don't Mind Me. Serwer wydaje się ciekawy i być może w końcu doświadczymy czegoś innego niż na innych serwerach. Same prace czy mapa mogą, i mam nadzieję, zaskakiwać graczy, zachęcić ich do gry i wspólnej zabawy. Martwi mnie natomiast aspekt administracyjnych kar, a dokładnie co będzie jak egzekwowane. Niemniej jednak jestem dobrej nadziei, że sam system prac dorywczych zachęci mnie do kilkunastu godzin miłej rozgrywki. W związku z tą opinią jedyne co mogę zrobić to przekierować was na forum, gdzie znajduje się regulamin serwisu Pixel. Chyba wszystko tam jest na temat. Co do ciekawości serwera i być może w końcu doświadczymy czegoś innego niż na innych serwerach, wypowiem się później. Właściwie o wszystkim, o czym wspomniał Don't Mind Me, oprócz tego, czym się martwi, bo już to powiedziałem. Spencer. Pewnie zagram zobaczyć, co tam się dzieje i po samych odsłonach wydaje mi się, że ładnie będzie to wyglądać. Vitas 321. To tak, serwer moim zdaniem jest najlepszym serwerem dotychczas, który powstał, bo fajna rozgryweczka będzie i w ogóle. Noveksu. Pominę, na jaki zmienił nick. Ja myślę, że serwer będzie totalnym przekozakiem i na pewno na nim pogram. Pozdrawiam widownię. Ja również pozdrawiam was wszystkich z tego miejsca. Nieznany 17. Moim zdaniem może to całkiem git wyjść, ale na chwilę obecną, patrząc na ich film na YouTube, odmianki jak dla mnie są trochę przesadzone. Chodzi o niektóre pojazdy. Tutaj muszę się odezwać, bo mówienie na przykład, że ten serwer będzie najlepszy dotychczas, jaki powstał, mimo że się na nim nie grało i jedynie co się widziało to obrazki na kulisach Discorda i filmy na YouTubie, to nie jest wszystko, nie wspominając o tym, że się jeszcze na tym serwerze nie grało. Tu głównie chodzi o podejście, a nie jak serwer teraz się prezentuje. Może się po prostu okazać, że wasze oczekiwania nie będą spełnione lub spełni wasze oczekiwania, ale serwer nie będzie dla was. Mówię to tylko dlatego, żebyście nie nastawiali się, ani tak zwanie nie robili nadziei. Bo jestem pewien, że będziecie dziesięciokrotnie zawiedzeni, jeżeli się okaże, że nie wyjdzie to dobrze, niż byście po prostu zaczekali, weszli, pograli, po prostu byście byli trochę zawiedzeni. Jeżeli ktoś był zakochany w dziewczynie i robił sobie z tego nadzieję, już wymyślał, co będzie za miesiąc, dwa z tą dziewczyną, jeżeli się ją poderwie, a się okaże, że ta dziewczyna, w której się podkochiwujesz, no niestety odrzuca twoje zaloty, to pewnie już wiecie, o co chodzi. Gdyby się podeszło do tego normalnie, no to szkoda i leci się dalej, a jak się robi nadzieję, to boli dziesięciokrotnie bardziej. I potem się pojawiają komentarze, że jest się zawiedzonym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też może być to wina serwera, bo mógł na przykład nakręcić taki hype, czy ogólnie. Ale też gracze, którzy przeczuwali, o to będzie najlepsze, 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 się okazało, że albo nie dla nich, albo już z winy serwera najlepsze jednak nie było. Ale głównie tutaj mówię o podejściu graczy, więc nie nastawiajcie się. Zagrajcie sobie spokojnie i wtedy, najlepiej już wtedy ocenicie, bo wtedy będziecie wiedzieć, co mówicie. No cóż, trochę odbiegliśmy od tematu, wróćmy jednak do samego serwera. Pora na jeden z komisów, który jak zobaczyłem go pierwszy raz, to miałem wrażenie, że tu będzie miejsce licytacji pojazdu przez ekipę serwera, a tu taki glops. To teraz krótka przerwa na taki żarcik ze strony ekipy Pixela, na który się w sumie też sam uśmiałem i zobaczcie sami, jak to wygląda. Głowa w paczku, Macie! Ostatnią rzecz, którą chciałem tutaj dodać, to praca magazyniera, którą tutaj teraz widzicie na Discordzie. Później jednak wam powiem, jak wyglądały beta testy. A teraz podczas tego, co wy tutaj widzicie, wypowiem się na temat pracy magazyniera, bo uważam, że aby stworzyć jakąś ciekawą pracę, to nie musi być tak, że jest sobie praca nudna, fajna i koniec. Zależy, jak jest ona zrobiona i jakim stylem jest poprowadzona. A ja uważam, że praca magazyniera została zaprojektowana tak, że ma potencjał na rozwój. Na takim For Life na przykład był magazyn, w którym by trzeba było pójść do jednego punktu, czyli gdzie się spawnowała paczka, i do punktu B, który był różny.
Tutaj jak na razie widzimy, że tutaj się rozładowuje pojazd, ale może niedługo będzie trzeba naładować pojazd, albo go przeładować, albo też się pobawić widlakiem. Nawet na Discordzie głosowali gracze, co chcieliby mieć na magazynierze. I nie tylko chodzi tu o magazyn, uważam, że stylem, z jakim zostały zrobione te prace, nie tylko magazyniera, mają potencjał na więcej, które dają powody do rozwoju, do ulepszania tych prac, dla lepszego jego urozmaicenia. Na razie można powiedzieć, że jest to podstawa, czyli taka, żeby było na razie stabilnie, jak i żeby cały serwer trzymał się stabilnie na start, a potem można rozwinąć, czemu nie? O, Frakus najlepiej się tutaj wypowiedział. Serwer na ten moment zapowiada się bardzo dobrze. Widać wysoki poziom oraz ogromny wkład pracy, jaki włożyli w tworzenie tego projektu. Na ten moment nie wiadomo, kiedy serwer wystartuje, dlatego do tego momentu wstrzymam się z dalszą opinią. I tu się zgodzę oczywiście z Frakusem, zapowiada się bardzo dobrze. Widać wysoki poziom oraz ogromny wkład pracy, ja się z tym zgadzam. Jak już jesteśmy przy tym, to wypowiem się odnośnie betatestów, jakie tam były. Czy były błędy na betatestach? Oczywiście, jak to na każdym serwerze bywa, zdarza się po prostu. Ale też bardzo dobrze, że betatesty były. Choć nie wiadomo, jak to będzie przy, nie wiem, przy 200 graczach, bo to, że jest 20 graczy na betatestach nie oznacza, że możemy tutaj odwzorować 500 graczy na przykład, bo to się nie da. Mam tylko nadzieję, że optymalizacja, bo tutaj przy 20 graczach to ciężko jest to sprawdzić, naprawdę ciężko. Jest tutaj optymalizacja bardzo dobrze zrobiona. Ale jeśli chodzi o błędy, to głównie to były drobnostki, no na przykład, że jedna nakładka nakładała się na drugą, no takie typowe. Albo coś po prostu nie działało, to wystarczyło tylko kilka, w jednym pliku kilka linii, jak tylko tam poprawić i jest git. Błędy błędami, ale jak serwer został stworzony? Czy oparto się na bardzo dużej zawartości? Zawartość jaka jest, na pewno ma dużą jakość. I to się naprawdę ceni. Nie ilość, a jakość. Z jednej strony są duże oczekiwania, z drugiej strony też rozumiem ekipę Pixela, czemu, a tego dowiecie się na starcie, tak zrobili. Na starcie się dowiecie, o co chodzi, ale lepiej w sumie zacząć tak, bo jak wiemy, pierwsze wrażenia są najważniejsze. Najważniejsze są podstawy. Lepiej nie zaprzątać sobie pierdółkami, jakimiś dodatkami do serwera, bo mogą one zaszkodzić. Najpierw się zrobi taką podstawę na starcie, żeby to dobrze działało, a potem się zajmie się dodatkami, dodatkową zawartością, aktualizacjami, konkretnymi i tak po prostu będzie najlepiej. Oczywiście, serwer ma bardzo duży potencjał. Taka jest moja opinia. Grałem i jest dla mnie to coś nowego, ale głównie mówię to dlatego, że grałem na pylu, a pylek to wiadomo jaki był. Serwer można porównać tak bardziej do serwera Paradise, ale dużo się na ten temat nie wypowiem, bo na Paradise za bardzo nie grałem. Ale trochę mają ze sobą wspólnego. Ale najważniejsza sprawa. Pixel MTA wystartuje w piątek, czyli jutro o godzinie 18 i ja będę na transmisji właśnie ze startu tego serwera. Jak i na transmisji, jak i tutaj na filmie, będziemy zbierać pieniądze na odbudowę domu, o której wspomniałem tu na filmie. Oczywiście nie mogę się doczekać startu tego serwera. Liczę na to, że będziecie u mnie na transmisji i liczę na to, że pomożecie mi w zbiórce charytatywnej. I najważniejsza sprawa, drodzy widzowie, osobne hasła. To, że na Pixelu nie będzie wycieku, nie oznacza, że wycieku nie będzie na żadnym serwerze MTA. Bo może się okazać, że na innym serwerze grasz, masz te same hasło na Pixelu, będzie wyciek i na Pixelu nagle masz włam. I co w tej sytuacji? Tylko problemy. Więc z tego miejsca też informuję, polecam mieć osobne hasła. Nawet nie polecam, to jest cholerny obowiązek. Przypominam, drodzy widzowie, o zbiórce charytatywnej i oczywiście na starcie serwera także będę zbierał pieniądze na odbudowę domu. Naprawdę sytuacja nie do pozazdroszczenia, nikomu jej nie życzę. Bardzo proszę was o pomoc i wielkie, wielkie dziękuję za każde wsparcie. Liczę na to, że na starcie serwera będzie was nie tylko dużo, ale też i dużo zbierzemy na zbiórkę charytatywną. Skomentujcie pod filmem, jeśli pomogliście w zbiórce. Możecie też napisać oczywiście, co sądzicie o tym filmie i o serwerze. Czy będziecie na starcie serwera? Czekam na dole w komentarzach. Oczywiście też zapraszam do oceny filmu, tylko szkoda, że łapek w dół nie można zobaczyć, wolałbym to widzieć. I następne filmy takiej serii MTalks, MTA Talks już niebawem.
Widzimy się na transmisji i pozdrawiam was serdecznie. Do następnego, cześć!